Ocean grzechu, część czwarta, czyli jak wyjść z oceanu grzechu na suchy ląd. Ponieważ początkowo Bóg bardzo łatwo wyprowadzał mnie z grzechu, bardzo łatwo, bardzo szybko nakierowywał mnie na dobrą ścieżkę, tak ja się też przyzwyczaiłem w pewnym momencie, że nawet gdy się pogubię, to tylko będzie pstryk i Bóg właściwie sam za mnie postawi mnie na dobrej drodze. No ale człowiek niestety jak im dłużej właśnie trwa, im dłużej pływa w grzechu, im dłużej upada, no to już nie jest tak kolorowo. I Słowo Boże również zachęca i wręcz mówi, że to my mamy dużą też rolę do odegrania. My mamy zbliżyć się do Boga najpierw, tak? A potem dopiero przeciwstawić się diabłu, to od nas ucieknie. Mówi też Słowo Boże, że grzech czyha u drzwi, kusi cię, kusi mnie, lecz to ty i ja mamy nad nim panować, tak? To my mamy nad nim zapanować. To do nas należy ta praca też. Oprócz tego, że Duch Święty nam pomaga wykonać, że Duch Święty pomaga nam żyć świętym życiem. No i pamiętam, że ja jeszcze wtedy tego tak za bardzo nie rozumiałem, bardziej opierałem się na swoich doświadczeniach, a te doświadczenia mówiły, że będę czytać Biblię, to tylko pstryk, przeczytam jakieś słowo i od razu będzie uwolnienie, szast, praz, nic nie będę musiał robić, z nieba objawienie przyjdzie i Bóg tak jakby sam mnie uwolni od upadków. Ale tak się przez długi czas nie działo. No ja czekałem, czekałem na pomoc z nieba i cisza. Wiedziałem, że w złym miejscu jestem. Prosiłem Boga o pomoc, ale liczyłem, że to Bóg załatwi wszystko. Ale tym razem widocznie Bóg chciał inaczej mnie poprowadzić. I wołałem więc, wołałem mocno do Boga. Boże, co się dzieje? Mam Boże pragnienie, chcę być bliżej Ciebie, chcę żyć świętym życiem, a nagle efekt jest jeszcze gorszy. Jeszcze bardziej upadam. Co jest grane? I wieczorem tak się pomodliłem prosto z serca i tej nocy dostałem odpowiedź we śnie. Śniło mi się miasto nad morzem i potężny, wielki statek płynął prosto na ląd, prosto w miasto. No i sobie pomyślałem logicznie, że no ten statek się zatrzyma na plaży, no bo przecież no statek nie może po lądzie jakby poruszać się. Ale ten statek w ogóle się nie zatrzymywał, wparował z całą siłą w plażę, rozciął ją na pół i rozcinał tak jak lodołamacz rozwala lód, tak ten statek rozwalał ląd. I prosto w miasto, i przez miasto ciął kontynent jakby. Rozwalał wszystko po drodze. Totalny popłoch, bardzo się wystraszyłem i biegłem z całych sił jak najdalej od tego miejsca, jak najdalej w głąb lądu. I tam zauważyłem, że za miastem stał mój samochód. Taki spanikowany i dyszący od tego od tej ucieczki zasmuciłem się, no bo nie pamiętałem, gdzie ja wsadziłem kluczyki z auta, no pewnie przecież zamknięte były, a tutaj taki popłoch jest, tutaj z tyłu zagrożenie mam, a tu nagle taki problem. Ale ku mojemu zdziwieniu złapałem za klamkę samochodu, okazało się, że jest otwarty, ale super, no otworzyłem, wsiadłem szybko za kierownicą, patrzę, a ten samochód jest przygotowany do odjazdu. Kluczyki w stacyjce. Wszystko przygotowane. Zamknąłem drzwi i tak się zastanawiałem. Co dalej? I nagle głos do mnie powiedział tak. Tak dzieje się zawsze, gdy ktoś chce wyjść z grzechu. I sen się skończył. I rozważałem później ten sen. Co mógł oznaczać? Ale doszedłem do wniosku, że to była odpowiedź na moją modlitwę. Bóg wskazał mi, co mam robić, kiedy przychodzi sztorm, kiedy przychodzi jakaś katastrofa. Naturalne jest, że jak jest jakaś katastrofa, to człowiek ucieka w stronę miejsc, które są bezpieczne. Szuka ucieczki, to jest naturalne. Nikt podczas takiej katastrofy, nawet jakby taki statek
rozwalał ląd i miasto, nikt by nie patrzył i nie czekał na zbawienie Boga, nie czekałby na oklaski, tylko by właśnie brał nogi za pas i uciekał. To instynkt tak podpowiada. I Bóg właśnie też tutaj mi podpowiedział przez ten sen, że po pierwsze nie mam czekać biernie, co się będzie działo, tylko mam uciekać, kiedy jest sztorm, kiedy jest kataklizm, kiedy sobie nie radzę w jakiejś kwestii, w tym wypadku to było odnośnie upadków, więc mam uciekać do schronienia. Następna sprawa, po drugie, ten samochód, który tam był, był przygotowany do ucieczki. I też dostałem zrozumienie właśnie, że Bóg czeka, aż my do Niego uciekniemy. Bóg daje nam warunki w każdej sytuacji, że możemy się do Niego schować, że możemy do Niego podejść, że możemy się do Niego zbliżyć i w Nim schronić. Ten samochód był otwarty, ten samochód miał już kluczyki wsadzone, wszystko było przygotowane i tak samo Bóg daje nam możliwości w każdej chwili, abyśmy do Niego mogli uciec. On jest dostępny, On czeka na nas cały czas, po to, żebyśmy z tej katastrofy uciekli, żebyśmy z tego sztormu, z tego trzęsienia ziemi, po prostu z tego problemu, żebyśmy uciekli do Niego. A ten głos, tak dzieje się zawsze, gdy ktoś chce wyjść z grzechu, to mi też powiedziało, że mogę patrzeć, jak grzech mnie niszczy, jak ten statek, który rozpruwa miasto, niszczy mnie. Mogę czekać, aż Bóg jakiś cud zrobi wielki i mnie uwolni, ale mogę w pierwszej kolejności uciekać od tego na suchy ląd, uciekać w kierunku Boga. W śnie było to symbolizowane samochodem otwartym, dostępnym. I tak samo w naszym życiu tą ucieczką do Pana to będzie modlitwa do Niego. To będzie myślenie o Nim. I tak samo On nie jest zamknięty na nas. On jest otwarty zawsze. Zawsze możemy do Niego przyjść. W każdym momencie On na nas czeka. Natomiast ja nie byłem doświadczony na tyle jeszcze i czekałem, aż to Bóg wszystko zrobi za mnie. I właśnie po tym śnie zacząłem rozumieć, że jeśli chodzi o upadki nasze, to jest współpraca moja i Boga. Ja mam pokazać Bogu, że ja się nie godzę na te upadki, więc uciekam od nich, a Bóg czeka na mnie samochodem, żeby z tych problemów i z tych upadków odjechać w siną dal. Tak, to jest taka współpraca. Jeśli chodzi jeszcze o moje upadki, ja też miałem złe myślenie pod tym kątem, że nawet Słowo Boże chwilami mnie oskarżało i potępiało. No to niestety sprawka diabła. On może wykorzystywać Słowo Boże do złych rzeczy. I tak właśnie cytat, który mówi o tym, że grzech czyha u drzwi, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Ja tutaj bardzo to potępiająco przyjmowałem. Nie potrafiłem zapanować wtedy nad tym grzechem i to słowo mnie potępiało. Ja tutaj takiego tyrana, Boga tyrana słyszałem, tak? Grzech czyha u drzwi, widzę, że cię kusi, lecz to ty masz panować nad nim, ty grzeszniku. No ja tak to rozumiem, tak ten werset rozumiem i ja jeszcze bardziej w ten grzech po prostu upadałem, bo właśnie miałem zły obraz Boga, że mnie w taki sposób traktuje. Natomiast później zrozumiałem, że tutaj nie ma żadnego wykrzyknika w tym zdaniu. Tutaj nie ma nic potępiającego. Bóg mówi, grzech czyha u drzwi. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Zacząłem dostrzegać tutaj zachętę. To oznacza, że ja mogę nad tym grzechem zapanować. Dlatego, że Bóg nam nie daje zadań, które by nas przewyższały. Skoro mam panować nad grzechem, skoro to jest polecenie Boga do mnie, to znaczy, że to się da zrobić. To znaczy, że ja to potrafię zrobić. Gdy to odkryłem, to właśnie to drugie myślenie uwolniło mnie z potępienia i mogłem się przeciwstawić grzechowi. Jeden werset, a jak odmiennie można go odczytać. Od potępienia aż do takiej dużej zachęty, do takiej obietnicy, że ja mogę, przeciwstawić się grzechowi i że ten grzech może ode mnie
odpaść. Te upadki mogą się skończyć, obojętnie ile trwają. Dlatego bez względu, jak długo tkwisz w upadkach, bez względu na to, jak długo jesteś w tym stanie, teraz jest dobry moment, aby się przeciwstawić temu. I Bóg cię zachęca, daje słowo zachęty, że możesz nad tym grzechem, nad tymi upadkami zapanować. Uwierz w to. A gdy te wskazówki wcielimy w nasze życie, to sprawi, że będziemy chodzić po suchym lądzie, nie będziemy taplać się w oceanie grzechu i nasze życie będzie o wiele, wiele doskonalsze, czyste, nieskalane i święte. Gdy teraz będziesz chciał już wyjść z tego grzechu, z tych upadków, bądź gotów, że może pojawić się sztorm, większy sztorm, który będzie chciał cię jeszcze bardziej powalić. Ale to tylko oznacza, że idziesz w dobrym kierunku. Piekło się wścieka i chce cię zatrzymać, a ty wytrwale dalej biegnij do Boga, a On da rozwiązanie i wyciągnie cię na suchy ląd. Tak jak mnie wyciągnął w końcu ostatecznie na suchy ląd, tak i ciebie również wyciągnie z oceanu grzechu i pomoże ci stać na suchym lądzie. Amen. Chwała Bogu. Do usłyszenia następnym razem. Pa.